Dzień dobry, witajcie. Zdarzyło mi się kiedyś obrać jabłko, ale także banana i wiecie co się stało? Po pewnym czasie to jabłko stało się brązowe i to samo zrobiło się z bananem. I ja się zastanawiałem, czy teraz takie brązowe jabłko mogę sobie spokojnie zjeść, albo takiego brązowego banana. Czy ten brązowy nalot, który utworzył się na jabłku czy bananie, on ma jakiś szkodliwy, obojętny, czy może korzystny wpływ na zdrowie? I gdybym tak jadł takie jabłka codziennie brązowe, no to czy mogłoby mi w perspektywie kilku bądź kilkunastu lat jakoś zaszkodzić i w jaki sposób? Zanim odpowiem Wam na to pytanie, to wyjaśnię, że to, co obserwujecie po obraniu jabłka, czy banana, czy jakiegoś innego owocu, to jest brązowienie enzymatyczne. Tak? I to jest reakcja chemiczna, która zachodzi pod wpływem enzymów, które są w tym jabłku, czy tym bananie zawartym. Jest to tak zwana fenolaza, czy oksydaza polifenolowa. Zawarte w owocach związki fenolowe, takie jak w jabłku na przykład kwas chlorogenowy, katechina, katechol, leukocyjanidyna, one pod wpływem fenolazy przekształcają się w różne inne związki, które polimeryzują, tworząc tak zwane melaniny. I melaniny mają brązową, czerwoną bądź czarną barwę. Tak? Ale nie należy ich mylić z antocyjanami, czy na przykład właśnie z flawonami, flawonoidami. To są inne związki chemiczne. Tutaj mamy polimery pewnych związków fenolowych, które nazywamy melaninami. I teraz one właśnie spowodują, że ten owoc staje się taki brązowy, taki nieładny, nieestetyczny, który budzi nasze wątpliwości, czy możemy go zjeść. Gospodynie domowe wiedzą, co robić, żeby zapobiegać takiemu brązowieniu. Mianowicie ten enzym staje się nieaktywny poniżej pH około 4-5, w związku z czym wystarczy go spryskać sokiem z cytryny albo zakwasić w inny sposób, kwaskiem cytrynowym czy octem i po prostu nie zrobi się to brązowe, bo unieczynnimy enzym, który odpowiada za tę reakcję. Dlatego na przykład cytryny, mandarynki, pomarańcze, grejpfruty nie brązowieją, no bo pH jest u nich na tyle niskie, że ten enzym nie jest aktywny. Można też oczywiście obrane jabłka czy banany włożyć do lodówki i ta reakcja brązowienia zostanie zatrzymana lub spowolniona, bo w niskiej temperaturze aktywność enzymu jest niższa. Wiecie to oczywiście z lekcji chemii, że aktywność enzymów zależy od temperatury. Gdy wyjmiemy takie jabłka czy banany z lodówki, to znowu zaczną się robić szybko brązowe. Ale wracając już do meritum sprawy, mianowicie czy takie owoce nadają się do jedzenia? Jak najbardziej tak. Nie ma wprawdzie badań oceniających bezpieczeństwo stosowania czy zjadania takich owoców przez człowieka i wpływu ich na organizm nasz in vivo. Ale są badania ex vivo, jest pełno takich badań, które wykazały, że te melaniny, one nie tylko nie szkodzą, ale są nawet zdrowe. Są nadal przeciwutleniaczami, czyli nadal zachowują właściwości antyoksydacyjne, czyli mówiąc inaczej, jeżeli my zjadamy jabłko z taką brązową skórką w wyniku brązowienia enzymatycznego, to można powiedzieć, że to jest nawet zdrowe. Dlatego, że one zachowują właściwości przeciwutleniające, co badano in vitro w probówce między innymi w różnych metodach, na przykład metodą z ABTS, DPPH. Mówiłem już o tych metodach w innych filmach, więc nie będę się nad nimi tutaj dłużej rozwodził. Musicie mi uwierzyć na słowo albo poszukać sobie w internecie, co to są za metody. Tam na pewno znajdziecie dokładny opis ich wykonania, ale nie o to tutaj chodzi. Wykazują właściwości przeciwzapalne, wykazują działanie prawdopodobnie immunomodulujące, prawdopodobnie przeciwcukrzycowe, przeciwnowotworowe i tak dalej, jak inne antyoksydanty. Oczywiście to nie znaczy, że one leczą cukrzycę, nie, że leczą raka, bo tak nie jest, prawda? Ale generalnie wykazują korzystny wpływ na zdrowie. Czyli nie należy obawiać się takiego brązowego jabłka. Ale ten brązowy kolor na jabłkach trzeba odróżnić od takiego brązowego, miękkiego koloru, tak? Który jest spowodowany zgnilizną. Bo tam zawarte są mykotoksyny wytwarzane przez niektóre grzyby pleśniowe i zawarta jest na przykład patulina. I ona no już dla zdrowia niestety nie jest dobra, bo może działać kancerogennie i ona jest generalnie szkodliwa. I my tutaj mówimy o tym brązowieniu, które zachodzi w krótkim czasie po obraniu, po uszkodzeniu owoców. I jeszcze jedna uwaga. O brązowieniu mówiłem też na przykładzie reakcji Maillarda. Pamiętacie zapewne, jeżeli pod wpływem wysokiej temperatury, smażenia, pieczenia,
Na chlebie taka brązowa skórka się robi, na mięsie, czy na przykład na orzechach, czy gdzieś, czy na kawie. Kawa ma taki aromat. To są związki Maillarda, które powstają w wyniku brązowienia nieenzymatycznego, czyli tutaj nie są zaangażowane enzymy. Bo to jest reakcja spontaniczna, która zachodzi w wysokiej temperaturze powyżej 100 stopni Celsjusza, gdzie między grupą aminową pochodzącą od aminokwasów, białek bądź amin, a grupą karbonylową pochodzącą od cukrów dochodzi do kondensacji i tworzą się tak zwane zasady Schiffa, które ulegają przegrupowaniu Amadori, tworząc melanoidyny, nie melaniny, tylko melanoidyny, tak? I niestety powstają związki prawdopodobnie rakotwórcze, takie jak na przykład akrylamid. Czyli melanoidyny pod wpływem tej reakcji nieenzymatycznej są szkodliwe dla zdrowia. Te melaniny, czyli też brązowe produkty, które powstają pod wpływem działania enzymów w owocach, one szkodliwe dla zdrowia generalnie nie są i nie należy się ich obawiać. A bynajmniej nie ma takich doniesień, a badania ex vivo wskazują, że mogą wywierać nawet korzystny wpływ na zdrowie. Moi drodzy, a propos tych jabłek, żona przyniosła z sadu pełno jabłek. I mówi do mnie: Patryczku, jedz najpierw te nadgniłe, żeby się nie zmarnowały. W międzyczasie psują się te dobre jabłka. W rezultacie przez cały czas jem tylko zgniłe jabłka. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie.